Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku Ukrytej Prawdy. Nie wiem w sumie, czy to jest drugi, czy trzeci odcinek. Wydaje mi się, że już trzeci, ale nie jestem pewien, ale to nie jest w ogóle ważne. Możecie napisać w komentarzach, czy lubicie Ukrytą Prawdę. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli wam się podoba. Będę wtedy wiedział, który paradokument jest waszym ulubionym. Aż patrząc po wyświetleniach, to oczywistym zwycięzcą tutaj są kuchenne rewolucje. Ja też bardzo lubię kuchenne rewolucje jak coś. Bo ja generalnie lubię jeść bardzo i lubię oglądać jedzenie, więc jedzenie jest super, nie? Generalnie. No, ale dziś Ukryta Prawda i będzie pełno zdrad, szamaństwa, jakichś energii osobistych, takie dziwy. Generalnie wszystko, czego się można po Ukrytej Prawdzie spodziewać. Także bez zbędnego przedłużania lecimy. A może jeszcze tylko powiem, że pamiętajcie o kanale stary Chris No Joke, na którym wlatują re-uploady tych odcinków, które zostały usunięte z tego kanału, więc jeśli chcecie obejrzeć jakiś mój stary odcinek, gdzie mam trochę bardziej krzywe zęby, na przykład to wtedy możecie wbić na ten kanał i sobie obejrzeć. Stary Chris No Joke. Po co ty tyle ze sobą tego zabierasz? Przecież w domu masz chyba jeszcze jakieś rzeczy. No wiem, ale zawsze jak tam jadę, to nie mam się potem w co ubrać. Szkoda, że wyjeżdżasz. Liczyłem na wspólny weekend. Pamiętasz naszą obietnicę? Hashtag weekend bez telefonu? Wiesz, że mogłeś powiedzieć weekend bez telefonu, po prostu, bez użycia słowa hashtag? Ale to dziwnie powiedziałem, bo jakoś tak mi, nie wiem, ślina przeszkodziła w mówieniu. Hashtag! A kiedy ktoś nieironicznie mówi hashtag coś tam, to wtedy to mnie denerwuje. Nadal możemy to zrobić. Odcinamy się od wszystkich sociali, teraz twoja kolej. Mam ci niby uwierzyć, że przez cały weekend nie dotniesz twojego telefonu? Zaufanie to przecież podstawa związku, nie? No dobra. Robię to samo. Wow, ale z nich krejzole. Teraz się nie dowiedzą, co akurat reklamuje Lil Masti za pomocą swojego dziecka. A bez tego mogą zachorować albo nawet umrzeć. Tylko ja nie wiem, co to ma dać. Przecież i tak nie będziemy razem. Może w końcu ze sobą zatęsknimy. Nie tak się umawialiśmy. Jezu, no ja wiem, że nie tak się umawialiśmy, ale czy to moja wina, że mama musiała zachorować akurat teraz? Tak, twoja, no ja przepraszam bardzo, ale czy serio myślisz, że wasz związek jest ważniejszy od TikToczka? Każesz mu wybierać między jakąś zrzędzącą babą, a wypowiedziami mądrymi DJ-a Khaleda. Sorry, ale odpowiedź jest jedna i tylko jedna prawidłowa. Tell him to bring out the whole ocean! Jest i kolejny powód, żeby mnie odstawić na boczny tor. Damian. To, co robisz w tym momencie, to jest zwykły szantaż emocjonalny. Przestań. Nie chciałam kolejnej kłótni przed twoim wyjazdem. Skarbie, no ja też nie chciałam, no. Przepraszam. Ostatnio rozpada się każdy związek moich znajomych z kilkuletnim stażem. Boję się, że możemy być następni. Nie wiem, w jaki sposób rozdzielenie się i brak kontaktu ma pomóc. Ona go na 100% zdradzi podczas tej przerwy. Ja myślę, że oni się w ogóle nie lubią i nawet nie będą za sobą tęsknić podczas przerwy. Tak naprawdę nie jadę do rodziców. Okłamałam go. Okropnie się z tym czuję, ale nie mogłam powiedzieć mu prawdy. Robię wszystko, żeby zawalczyć o ten związek, bo coraz częściej myślę o rozstaniu. I twoim pierwszym krokiem w próbie naprawy związku jest kłamstwo, tak? No nie powiem, ciekawy pomysł. Może i niedobry, wręcz okropny pomysł, ale ciekawy. 24-letnia Dagmara okłamała swojego chłopaka. Zamiast do rodziców pojechała z przyjaciółką na warsztaty zarządzania energią osobistą odbywające się pod Warszawą. Co? I kto to ma prowadzić? Jedna z tych osób, co mówi, że pieniądze sobie można wymanifestować? Wiecie coś z tyłu, że kiedy wierzycie, że jesteście bogaci, to pieniądze się w waszym portfelu pojawiają? To takie proste, nie? Wierzę, że mam milion subów. Mam milion subów. 24-letnia Dagmara okłamała swojego chłopaka. Zamiast do rodziców pojechała z przyjaciółką na warsztaty zarządzania energią osobistą odbywające się pod Warszawą. Prowadzi je znany influencer Brunon Coleman. Wszystko, czegoś tu nauczycie, pozwoli wam żyć w wyższym komforcie. Przełoży się to także na relacje osobiste i zawodowe. Czy macie jakieś pytania? Nie. Dobrze. To w takim razie widzimy się za pół godziny przed budynkiem. Do zobaczenia. Dzięki. Co jest? Od rana jesteś nie w humorze. Mam wyrzuty sumienia, Damian nie wie, że tu jestem. No co ty? Nie powiedziałaś mu? Nie miałam jak. Damian uważa Brunona za naciągacza. Zanim się poznaliśmy, brał udział w jego warsztatach i uważa, że jego metody są bezwartościowe. Czyli on też postanowił wziąć udział w tym cyrku kiedyś? No nieźle. I jeszcze pewnie za to srogo płacą, a ja powiem wam szczerze, że nawet za kasę, w sensie gdyby mi mieli dać, a nie ja im, to i tak bym się tam nie pojawił. Chociaż oczywiście zależy, ile by dali, nie? Za bańkę to by się każdy pojawił. Ale w ogóle dajcie mi 400 mg kofeiny i ja wam za darmo pokażę taką energię osobistą, że to nie uwierzycie. No. Ale pamiętajcie oczywiście, uważajcie z kofeiną, nie przedawkujcie, bo co za dużo, to niezdrowo. No bo pewnie od początku był negatywnie nastawiony. No właśnie. Jak oglądam filmiki Brunona w sieci, to mam wrażenie, że facet serio zna się na rzeczy.
Totalnie. Podobno rzucił robotę na uczelnię, żeby mieć czas na te warsztaty i social media. Takie ma obłożenie, że non-stop nie ma miejsca. No właśnie, to musi o czymś świadczyć. Przede wszystkim, wiesz, jego związek z Moniką, te wszystkie zdjęcia, które wstawiają. Muszą być naprawdę szczęśliwi. No wiadomo, bo przecież jeszcze nigdy influencerzy nie przekręcali rzeczywistości na Instagramie, co? Wiecie, każdy instagramer, instagramerka żyje jak król na Instagramie i w rzeczywistości też. Oni... W ogóle to jest tak, że jak jesteś influencerem, to nie masz żadnych problemów. No, szczególnie ostatnie wydarzenia pokazują, znaczy ostatnie, no widzicie to pewnie trochę później, ale pewnie nadal ta sprawa trwa. Ostatnie wydarzenia szczególnie pokazują, że influencerzy to są po prostu ludzie bez skazy. A no i są mistrzami w utrzymaniu energii osobistej. Pozytywna energia, tak? Tak. W końcu po co tu przyjechałyśmy? Odnaleźć siebie. Masz rację, koniec z tym narzekaniem. Dobrze, idziemy. Jak dla mnie Daga za bardzo się przejmuje swoim związkiem. Takich chłopaków jak Damian są setki, a ona zasługuje na kogoś lepszego. A, rozumiem, że takich dziewczyn jak ona to nie ma, nie? Na całym świecie ona jest tylko jedna. Mam nadzieję, że te warsztaty nauczą ją, jak żyć w zgodzie ze swoimi emocjami. No, znam chyba takie warsztaty. Psychoterapia to się nazywa. Polecam na przykład się udać do specjalisty zamiast do gościa od energii osobistej. Warsztaty jednak rozczarowały Dagmarę. 24-latka czuje, że to nie jest dla niej dobre miejsce. Moi drodzy, a teraz proszę, abyście podeszli do mnie przez to wygaszone ognisko. Spokojnie, nie bójcie się. Dym was oczyści. Ale czad, widziałam coś takiego na jego kanale. Ale super, ubrudzimy sobie buty i będziemy śmierdzieć dymem. To naprawi każdy związek. Musicie przyznać, że kiedy wasz mąż, wasz chłopak, wasza dziewczyna, wasza żona, cokolwiek, przychodzi do was i nie śmierdzą im buty dymem, to jesteście wkurzeni i się kłócicie, no tak jest zawsze. Ja zawsze jak wiem, że moja wybranka jest wkurzona, to od razu się tarzam w węglu i idę do niej dopiero wtedy, oczywiście w rozżarzonym. To są śląskie perfumy. Proszę. Brawo, zrobiła to, osiągnęła oświecenie. 1800 oświecenie. Dzwoń, chętnie ci pomogę. W ogóle muszę teraz przerwać. Nie no, czemu ja zawsze tak odchodzę od tematu odcinka? Ale po prostu odsłuchałem tą płytę pierwszy raz, to mi się tak średnio podobała, tak szczerze. Drugi raz już w miarę nadal średnio. Ale po odsłuchaniu 10 razy i kupieniu tej płyty i puszczaniu jej ciągle w aucie, w sensie 1800 oświecenie, to ta płyta mi się tak spodobała. To jest takie fajne, że sobie tego słuchasz i to czujesz się jak to jest takie... Ktoś to fajnie na Twitterze podsumował, że jakbyś słuchał radia w GTA i w końcu przestajesz o tym myśleć jako radio w grze i myślisz, że takie prawdziwe radio tylko że no być. Dobra, ale wracając do tematu odcinka, ja bym każdemu z was mógł takie oświecenie za dychę zrobić, a on pewnie w tysiącach ich kasuje, nie? To jest zdzierstwo. Ja przepraszam, ale czemu niby to ma służyć? Nie było tego w programie. Dym symbolicznie oczyszcza was z przeszłości. To bardzo ważne, żeby rozpocząć kolejny etap w swoim życiu. Aha, to ja chyba podziękuję. Ale jak chcesz dokonać zmiany, jeśli blokujesz się już na pierwszym etapie? Słuchaj, no nie możesz na pierwszym etapie zrezygnować, bo płacisz dopiero na drugim. Potem możesz zrezygnować, jak już opłacisz cały kurs energii osobistej. Liczyłam na jakąś merytoryczną pomoc? A to są jakieś szamańskie pomysły? Zawsze jesteś tak pozamykana? Daga, nie świruj. Ja przeszłam i było fajnie. Od razu się czuję taka uduchowiona. Ale Ania, czy ty nie widzisz, że to są jakieś brednie? Jakie będzie następne zadanie? Wylewanie na siebie kubła zimnej wody na mrozie? O kurde, ona nas rozszyfrowała, musimy schować kubeł! O kolejnym zadaniu poinformujemy cię, kiedy przyjdzie na to czas. A na razie proszę cię, abyś wróciła z powrotem do sali. Co takiego? Ja zapłaciłam za te warsztaty. Zawsze możemy porozmawiać o zwrocie kosztów. Tymczasem psujesz energię całej grupy, więc proszę cię, jeszcze raz grzecznie, abyś oddaliła się od nas. Proszę. Nie wszystko należy od razu analizować i krytykować. To błąd początkujących. Poza tym mam wrażenie, że Dagmara ma dużo nierozwiązanych problemów energetycznych. A kto nie ma? Przecież prąd teraz taki drogi. Każdy ma problemy energetyczne. No szczególnie teraz będzie miała, jak wydała swoje pieniądze na te debilne warsztaty. Ciekawe, jak rachunki opłaci. Szczerze wolałbym dać 2 złote Wieśkowi spod Monopolowego i posłuchać od niego rad życiowych niż od jakiegoś influencera. Serio, to myślę, że to było więcej warte. Niestety chyba Damian miał rację. To zwykłe wyłudzanie kasy. Bzdura, po prostu nie otworzyłaś się na jego energię. Wy widzowie, nie popełniajcie tego błędu, otwórzcie się na moją energię. Jak to zrobić? Zostawcie łapkę w górę, suba, z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia, chociaż i tak to różnie tak działa. W sumie to po prostu oglądajcie całe odcinki, wtedy macie pewność, że wam się wyświetli na głównej. I napiszcie w komentarzach, daj mi energię, łysy, i dopiszcie coś od siebie. A wtedy wasze życie się odmieni. No przecież nie możecie mi nie ufać, bo jestem influencerem. Nie, żartuję, nie jestem. Jestem youtuberem, a więc tym bardziej można mi ufać, nie? Wcale nie postradałem zmysłu. Uspokoiłaś się już trochę?
No przepraszam. Nie, to on powinien przepraszać, bo mu zapłaciłaś pewnie srogie siana, on ci każe przechodzić przez jakiś dym. Ale w sumie to jest jej wina, że się dała na to naciągnąć, więc w ogóle mi nie jest jej szkoda. Trochę za mocno zareagowałam, ale po prostu nie kupuję tego pomysłu i tyle. Rozumiem. Ale nie musisz przepraszać. Każdy ma prawo do wyrażania swoich emocji. Pod warunkiem, że nie odstraszają one innych klientek. Ciekawe w ogóle, jaki procent osób tam to są zodiakary, nie? W sensie, nie żebym coś sugerował, ale na pewno to jest duży odsetek. Od dawna śledzę twój kanał i myślałam, że wiesz, o czym mówisz. To powinnaś też wiedzieć, że kładę duży nacisk na symbole, które oddziałują na sferę duchową. Ja nie chcę stąd wyjeżdżać. Muszę sobie jakoś lepiej poukładać życie, bo zwariuję. I zamiast na terapię dla par, co byłoby logicznym rozwiązaniem, co więc to jest już, wiemy, niedopuszczalne w paradokumentach, zamiast na taką terapię poszłaś do influencera od energii osobistej, wewnętrznej, no nie wytrzymam. Ona zasługuje na bycie oskamowaną. Podziwiam twoją odwagę. Odwagę? Nie każdy tak zdecydowanie potrafi wyrazić swoje zdanie na forum grupy. Wiesz co? Powinnaś być z tego naprawdę dumna. Dzięki. Od początku czułem, że jest w tobie coś wyjątkowego. Wow, a więc tak to działa. Próbuję je naprawić dymem, a jak się nie da, to je dyma. Przepraszam, no musiałem, ale taka gra słów się nie zdarza często. Czuję się trochę gorszym człowiekiem, jak to powiedziałem, ale... No ale serio, można się było domyśleć, że on taki będzie. No przecież to jest oczywiste. Dziękuję. Może czas na kolejne zadanie, chyba ludzie czekają. Tak. Dawno nie słyszałam takich komplementów. Brunon to w sumie miły gość. Tylko to, co zrobił na końcu, było trochę dziwne. Nie, no co ty, normalne jak na kogoś, kto chcecie poderwać. Tylko czy one nie mówiły o tym, że on ma, wiecie, że ma taki szczęśliwy związek, że go pokazuje na Instagramie? I to już chyba powinno jej pokazać, że to jest skam, bo najwidoczniej nie ma wcale takiego szczęśliwego związku, skoro zdradza ją. Kup miks sałat, wyrzuć miks sałat, powtórz. Hej. Hej. Jak tam weekend? W porządku. A twój? Strasznie ciężko, wiesz. No domyślam się, przechodzenie przez dym już musiało być ciężkie, a jeszcze robienie dzieci potem z prowadzącym to już w ogóle no, męczące ćwiczenie. Na szczęście mama już się trochę lepiej czuje. To dobrze. Wczoraj też brzmiała dosyć zdrowa. Co? Ale skąd ty niby to wiesz? Zadzwoniłem do niej wczoraj. Chciałem przyjechać i zrobić ci niespodziankę. Nie no, Damian, serio? Sprawdzasz mnie? Zawsze takie żenujące, kiedy ktoś zostaje przyłapany na kłamstwie i potem pruje się do tej osoby, co odkryła prawdę. Jakby, to nie wiem, ona coś zrobiła złego. No nawet jakby sprawdzał, to co z tego, to ty jesteś zła, bo kłamałaś. Najwidoczniej nie jesteś godna zaufania, że trzeba cię sprawdzać. No i w sumie dobrze zrobił. Przecież umawialiśmy się, weekend bez telefonu, tak? Może gdybym mógł ci zaufać, to dotrzymałbym obietnicy. Ale ty przed tym razem zachowywałaś się jakoś dziwnie. Cała ta akcja, hashtag, weekend bez telefonu. Nieźle to sobie wymyśliłaś. Mówiłem, jeśli ktoś nieironicznie używa słowa hashtag i wymaga tego od ciebie, żebyś też tak mówił, to wtedy nie można ufać takiej osobie. Gdzie byłaś? Chciałam zrobić coś, żeby jakoś naprawić nasz związek, ale nie mogę ci powiedzieć, gdzie byłam, bo będziesz zły. Byłaś na warsztatach Brunona Colemana. Prawda? Co? Jakich warsztatach? Przestań ściemniać. Już dawno temu widziałem to wydarzenie. Wiedziałem, że dasz się na nie nabrać. Dobra, wiesz co? Byłam tam. Byłam tam, bo chciałam pomóc sobie. Sobie i nam. Tu jasnej, ciasnej cholerci, że tak powiem, bo naprawdę się zbulwersowałem. Pójdźcie na terapię dla par na przykład zamiast do jakiegoś influencera. Kto tak robi? Jeśli macie na przykład żonę albo dziewczynę, wyobraźcie sobie, że jej mówicie: ej, kochanie, wiesz co, mamy problemy w związku, nie poradzimy sobie sami, chodźmy do influencera od energii osobistej, on nas uzdrowi. Myślę, że tego dnia spalibyście na kanapie po prostu, no nie wiem, no kto tak robi? Już nawet nie wspominam o tym, że ten influencer ją podrywa, nie? Wykłady spoko, ale cały ten szamanizm mnie nie porywa. To jest zwykły naciągacz. Już dawno temu miałaś przestać go słuchać. Dobra, Damian, ale co ja mam zrobić, jeżeli ja czuję, że między nami krąży ta negatywna energia? Musimy się jakoś z nią uporać. No proszę cię, już zaczynasz gadać jak on, dokładnie jego słowami. Dziewczyno, błagam cię, przestań go słuchać, bo zaraz do reszty cię odbije. Ja nie wiem, komu w tym związku bardziej odbije. Zdecydowanie tobie, jeśli nie widzisz, że tamten Bruno jest szemrany. No kurde, przecież wy się tak jarałyście, że on ma dobry związek i dlatego, no nie wiem, jest godny zaufania, przecież cię podrywał, no więc chyba nie jest dobrym chłopakiem. Influencer zaoferował Dagmarze utrzymanie prywatnego kontaktu po zakończeniu warsztatów.
24-latka zadzwoniła do niego, korzystając z nieobecności swojego chłopaka. Ja mam takie wrażenie, że znudziłam się Damianowi. A to z jakiej racji? Przecież ty próbowałaś za nim zatęsknić i wyjechałaś. Więc to może on się tobie znudził i teraz zamieniasz go na jakiegoś szamana z Instagrama. Czasem trudno utrzymać ten płomień, jak się długo przebywa bliżej siebie. Ty znowu o tym ćwiczeniu z zapalniczką. Mówiłam ci, że to był przypadek. Ania mnie wkręciła. Tak, jasne, jasne. Ty, a może ja po prostu nie jestem interesującą osobą? Nie no, co ty, to naprawdę jest intrygujące i dziwne, że ludzie potrafią być tak naiwni. Przydałoby się ją zbadać i zobaczyć, co poszło nie tak, żeby uniknąć takich sytuacji na przyszłość, naprawdę. Był ze mną dla seksu, potem mu się znudziło i tyle. Musisz się bardziej doceniać. Jesteś mądra, atrakcyjna, urocza. W sumie to sam bym się z tobą umówił. Dzięki, to miłe. Nie, to nie jest miłe. Ty masz chłopaka, on ma chyba dziewczynę, co nie? I to niby jest w ultra szczęśliwym związku. Więc to nie jest miłe. On po prostu zdradza swoją kobietę i ja nie wiem, jak ona naprawdę nadal może uważać go za dobrego człowieka. O, hej. Hej. Z kim gadałaś? Za nią, sorry, nie słyszałam, jak wchodziłeś. Za nią? Mhm. Ej, no weź, pogięło cię, no! No proszę, zakończone połączenie z Brunonem. Pół dnia po tym, jak prosiłem cię, abyś przestała z nim rozmawiać. Boże, Damian, ty masz totalną potrzebę kontrolowania mnie. A ty masz totalną potrzebę okłamywania go. To mi się kojarzy z takimi filmikami, wiecie co, typ nakrywa swoją dziewczynę na zdradzie i ona potem jest wkurzona na niego, że on odkrył tą zdradę. Oczywiście w drugą stronę też to działa, że jak typ byłby wkurzony. No ale wiecie, o co chodzi. To jest tak absurdalne. Muszę bardziej uważać i rozmawiać z Brunonem tylko wtedy, kiedy jestem pewna, że Damian nas nie nakryje. Tylko... czy to jest normalne, że boję się własnego chłopaka? Nic tu nie jest normalne, no ale tak jak musisz okłamywać swojego chłopa, żeby sobie porozmawiać z obsranonem, to może zerwij z tym swoim i leć w objęcia szamana influencers. Instagramowego szamana, prościej i prościej. Warsztaty nie pomogły, co? Dalej jest źle z Damianem? Raczej z wami jest źle. Damian jest w tym momencie jedyną osobą, która nie postradała zmysłów. Choć też głupio, że się wcześniej nie zgodził na pójście do specjalisty, bo to by mogło pomóc na pewno bardziej niż Brunon. A propos, ty widzisz to, co ja? Ty znasz tę laskę? Nie. No to się poznajmy. Hej. Hej. Olivia, to jest Dagmara, moja dziewczyna, a to jest Olivia. Cześć. Słuchaj, to dzwonimy się jutro i wszystko ustalimy. Spoko, to czekam na kontakt. No, pa. Co to za dziewczyna? Myślę, że on jej nie zdradza. To by było zbyt proste. No ale z pewnością nie pomaga jego mina, która wygląda tak, jakby ją zdradzał jednak. Co niby macie do ustalenia? Nic ważnego. To jest moja koleżanka z medytacji. Zastanawiamy się, czy iść jutro na pierwsze, czy na drugie zajęcia. Z medytacji? To ty medytujesz? Od kiedy? A ty od kiedy jesteś najbardziej denerwującą osobą na świecie? Podpowiedź od zawsze. Ona może uczestniczyć w jakimś szamaństwie, a on nie może sobie medytować? Od niedawna. Zapisałem się do grupy, bo to pomaga mi zachować spokój. A z Brunona się nabijał. A czemu nic mi nie mówiłeś? Ty też nie o wszystkim mi mówisz. No, ale może mogłabym się do was przyłączyć. To chyba nie jest dobry pomysł. Wiesz, to jest taka moja prywatna przestrzeń i wolałbym, żeby tak zostało. Okej? Okej, no... Dobra, on mnie już irytuje. Dlaczego robi minę, jakby przed chwilą zamordował 10 kaczek i nie chciał, żeby się o tym dowiedział jakiś miłośnik kaczek? No chyba, że oni jakąś niespodziankę dla niej szykują i się boją, że się dowie, co? Czy na pewno nic go nie łączy z tą... Oliwią? A czy ciebie nic nie łączy z Brunonem? Rozmawiasz z nim w ukryciu i typ mówi, że chce się z tobą umówić. I jesteś bardziej w szoku przez to, że twój typ ma jakąś tajemnicę? Nie wiem, niech ten związek jak najszybciej się zakończy, bo już się wkurzam na to wszystko. Od momentu, kiedy Dagmara poznała Brunona, jest z nim w stałym kontakcie. Dziś mężczyzna zaproponował spotkanie. 24-latka, by nie denerwować swojego chłopaka, poprosiła przyjaciółkę, by ją ukryła. Ty i Monika. Jesteście razem już jakieś 5 lat i nadal wyglądacie na mega zakochanych. Na Instagramie to każdy sobie może stworzyć iluzję pary idealnej. No bo co za problem generalnie przez kilka sekund zapozować jako szczęśliwi ludzie. A kilka godzin później możecie zdradzać się na lewo i prawo, tak jak to robi Brunon właśnie swoją drogą. To imię brzmi jak jakiś szaman, nie? Wiesz, ja i Monika zerwaliśmy już jakieś 2 miesiące temu.
A całe to zakochanie to tylko szopka pod fanów, którą musimy odgrywać, bo wiesz, zarabiamy spory hajs na wizerunku i na wspólnych współpracach z markami. Wow, nawet tego nie ukrywa, że jest oszustem. Ale spoko, dla niej to nadal nie będzie problemem. Ona uzna nadal, że to jest super gościu, nie żaden oszust i frajer, tylko super gość. Kurde, teraz trochę mi głupio, że zapytałam. Myślałam, że chociaż u ciebie wszystko w porządku. Bardzo dobrze, że zapytałaś, ale skoro już wiesz, że on jest oszustem, to dlaczego dalej tam jesteś? Czasem dochodzisz do takiego momentu, że związku nie da się uratować. A wtedy najlepiej rozejść się w miarę pokojowo. Ale i tak bardzo mi przykro. Niepotrzebnie. Ale dzięki. Za kilka tygodni ogłosimy oficjalne rozstanie. No wiesz, kończą się nam kontrakty. Ale na pewno niedługo sobie kogoś znajdziesz. Nie niedługo, tylko już sobie znalazł. No ale w sumie, skoro ona i tak już nie kocha tego swojego chłopa, widać, że bardziej chyba ma chrapkę na Brunona, no to niech już se tam idzie z nim, niech on tam potem sobie jeszcze ją zdradzi, jak już będą razem. Nie obchodzą mnie jej losy. Tak myślisz? Sorry. Chyba trochę źle mnie zrozumiałeś, wiesz co, ja... Chyba bardzo dobrze zrozumiał, przecież sama ona też się nachyliła do pocałunku. I ona ma czelność dowalić się do medytacji. Nie, no nie wytrzymam. Ja serio muszę już lecieć cześć, fajnie się grało. Chyba narzuciłem za szybkie tempo. Ale czasem jak przychodzi taki moment, to naprawdę trudno się powstrzymać. Mam nadzieję, że Dagmara nie zrazi się przez to do mnie. Jak nie zraziło jej to, że jesteś oszustem, to już nic jej nie zrazi. Tylko ciekawe, czy ona powie o tym incydencie swojemu chłopakowi. Pewnie nie? Dagmara postanowiła sprawdzić, gdzie Damian i Olivia chodzą na spotkania grupy medytacyjnej. 24-latka czuje, że chłopak coś przed nią ukrywa. Widziałaś może, jaki wcisnął numerek? No co, tutaj tak daleko? No ja też nie widzę z takiej odległości. Szczególnie, że postaci w paradokumentach zawsze mają problemy ze wzrokiem i fakt, że ich nie zauważyli, to też to potwierdza. Kancelaria prawna. O, moc Matki Ziemi. O proszę, czyli możliwe, że cię nie okłamywał, a ty tam zdradziłaś go tak jakby już. Nienawidzę jej po prostu. Wspólnota, zaklęcia, magia, ezoteryka, alchemia, Daleki Wschód. No patrzę na te zakładki. Ma to jakiś sens? W sumie medytacje pasują do takiego miejsca, nie? Czyli mówił prawdę. Na to wygląda. Mimo wszystko zażyłość Damiana z tą całą Oliwią mnie niepokoi. Będę ich miała na oku. Czajcie, jak ona jest bezczelna i niedorzeczna, nawet niedojeziorna. Spotyka się z Brunonem, całuje się z nim za plecami swojego faceta i potem mówi, że ona będzie miała swojego chłopa na oku, tego, którego ona zdradza. Nie wytrzymam zaraz, to jest taki absurd, niech to się skończy. Jak było na medytacjach? W porządku. Wiesz, po tych zajęciach zawsze jestem jakoś bardziej wychillowany. No cóż, jak macie tam zajęcia z alchemii, to nic dziwnego. Ciekawe, jakie mikstury spożywają albo jakie zioła palą. Ale nie sądziłem, że zaczniesz mnie śledzić. Mówiłem, że to moja prywatna przestrzeń, tak? Widziałem cię z Anką przez okno. To żałosne. Co jest żałosne? Ja czy ta cała moc Matki Ziemi? Fakt, moc Matki Ziemi też jest żałosna, ale przypominam, że ty się dałaś nabrać na coś równie głupiego i zresztą potem całowałaś się z szamanem, więc... Ja chyba potrzebuję przerwy. Czułam to. Tak jest ci najwygodniej, prawda? No trudno, niech sobie przerywają, albo jeszcze lepiej niech się rozstaną. Cały czas jest tylko źle, nie ma sensu ten związek, jeszcze ona się całowała z innym, no trudno, koniec. Po prostu uciec i mnie zostawić. Wyprowadzam się na kilka dni do Tomka. Muszę to sobie wszystko w głowie poukładać. Później o tym pogadamy. I nie wiem, czy będziemy mieli o czym gadać. Ojejku, no popatrz się, taka bidulka. W ogóle mi nie jest jej szkoda. Ani odrobinkę. Szkoda, że tak wyszło, ale... naprawdę od jakiegoś czasu nie możemy ze sobą wytrzymać. Mam nadzieję, że kiedyś wszystko się ułoży. Damian jest bezczelny. Myśli, że może się zabawić z Oliwią, a jak mu nie wyjdzie, to do mnie wrócić? Niech nie myśli, że przyjmę go z otwartymi ramionami. Ale wiem za to, kogo zawsze przyjmiesz z otwartymi ramionami. Wiesz kogo? Brunona, naszego kochanego oszusta szamana, bo on jest takim super człowiekiem. On jest archetypem mężczyzny. Dagmara, nie chcąc siedzieć sama w domu, zaprosiła do siebie Brunona. A kiedyś nakrzyczał na mnie za to, że zrobiłam mu herbatę. No cóż, długo nie czekała na to zaproszenie Brunona. Wiesz, jak ludzie są odpowiednio długo ze sobą, to potrafią odwalać takie akcje w ogóle, bez powodu. Rozumiem cię, ale nie musimy teraz tego rozpamiętywać. Stało się, jak się stało.
musisz ruszyć do przodu. Tłumacząc z polskiego na polski, musisz zrobić dzisiaj ze mną dzieci. Wtedy twoja dusza zostanie oczyszczona z pozostałości po związku z Damianem. A ty zawsze musisz mieć na wszystko odpowiedź? Zawsze. A ty musisz zawsze tyle gadać? Niestety tak, to jest moja charakterystyczna cecha. Ale to chyba tylko jedna z twoich zalet. A jakie są inne? No z pewnością jesteś naiwna, to jest dobra cecha patrząc na to, że gadasz z gościem, który jest naciągaczem. Może też nie jesteś najmądrzejsza, to kolejny plusik, jeśli gadasz z naciągaczem, no można wymieniać bez końca. Chciałbym się przekonać. Myślałem o tym od dawna i wreszcie się udało. Dagmara to zjawiskowa kobieta, do tego jest świetna w łóżku. Jej facet jest chyba kretynem, że tego nie docenił. Nie mogłeś się ubrać i dopiero potem nam to powiedzieć? Ale Bruno chyba nie jest na tyle światły, żeby zrozumieć, że samo robienie dzieci nie sprawi, że cały związek będzie git. Wszystko stało się tak szybko i nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale wiem jedno. Dawno nie byłam tak przez kogoś adorowana. Nie mogłam mu się oprzeć i nie żałuję. Było warto. Śmieszne w sumie, albo raczej smutne i denerwujące jest to, że ona wcześniej powiedziała coś w stylu, że no, on sobie pójdzie mnie zdradzić w tej przerwie i ja go nie przyjmę potem z otwartymi ramionami. A teraz zrobiła to. No proszę was, proszę. Gotuje się we mnie. No, no, szybko przeszliśmy do etapu, kiedy grzebiesz mi w telefonie. Wiesz co? Sorry, ale sam się zaświecił. Chyba przez powiadomienie. Ale dobrze, że jesteś. No super, to, że ci chciał poszperać w telefonie na pierwszym jakby pobycie u ciebie, to na pewno nie jest czerwona flaga. I niech on się w końcu ubierze, nie chcę oglądać bezkoszulkowego Brunona, no proszę was. Już w koszulce mnie wystarczająco denerwuje. A słuchaj, bo na tej tapecie... To ty jesteś ze swoim chłopakiem, tak? A, no tak. Chyba muszę ją zmienić, co? A w sumie wy to się znacie. Damian był na twoich warsztatach dawno temu. A to stąd go kojarzę. To musiało być faktycznie dawno, bo ledwo co pamiętam. Nie był nimi zachwycony, ale to chyba jest kwestia bycia otwartym na pewne rzeczy. Nie, to jest kwestia niebycia debilem. Jak ona może coś takiego mówić po tym, jak on się przyznał, że tak trochę w sumie oszukuje ludzi? A, słuchaj... Mogłabyś pokazać mi zdjęcie tej dziewczyny, z którą chodził na te medytacje, czy warsztaty, czy co to tam jest? No mogę. Czy nie wiem, po co ci to? Ja już sprawdzałam jej profil, nie znalazłam tam nic podejrzanego, ale masz, zobacz sobie. Naprawdę nie rozumiem, o co teraz chodzi. W sensie logicznie, że on znowu ją okłamuje, tylko nie wiem, jakie może mieć powiązanie z Damianem i tamtą kobietą. No bo coś się musiało odwalić, że tak reaguje, no nie? No co się tak przyglądasz? Ładne jest, co? Co, co? Nie no, co ty? Właśnie to chciałem sprawdzić. Sorry, ale twój chłopak jest totalnym krytynem, jeśli wybiera ją, a nie ciebie. Nie wiem, czy mówisz prawdę, ale słodki jesteś. Co jest? Powiedziałam coś nie tak? Nie, wszystko okej. Po prostu przypomniałem sobie, że muszę zrobić content na jutro do pracy. Na swój profil. No wiesz, taka praca. No jasne. Zaliczyłeś mnie i spadasz. No co ty? To było najbardziej tak brzmiące no co ty. Ale spokojnie, myślę, że to jeszcze nie koniec jego kłamstw i jeszcze nie raz cię odwiedzi. Ale pamiętaj, on cię adoruje, nie to co Damian, więc on jest super, Brunon jest super, a Damian jest niefajny. Nie było to zbyt miłe, że Brunon tak nagle wyszedł. Tym bardziej, że inaczej się umawialiśmy. Mam nadzieję, że nie byłam dla niego laską na jedną noc. Nie no co ty, laską na wiele nocy będziesz, tylko że tylko nocy. Na dnie raczej żaden dzień. Ale tak czy siak, jak ona mu teraz uwierzy, że ma dobre intencje, w sensie Brunonowi, to zasługuje na rozczarowanie, okej? Okay? Dagmara jest zaniepokojona zachowaniem Brunona, ponieważ po ich ostatnim spotkaniu mężczyzna zerwał z nią kontakt. Kurczę, kto by się spodziewał, że zawodowy oszust i naciągacz może ją okłamać? Gdyby tylko wiedziała, że on jest oszustem, co nie? A nie, chwila, przecież to wiedziała! Polecam wam tę stronę, kochani, a na hasło Brunon w tym tygodniu możecie otrzymać 10% zniżki na wszystkie książki, które możecie zamówić w ich sklepie. Hej. Cześć. Co tam? Jak będziesz troszkę zajęty sam. Typowa reakcja czułego i szczerego adoratora. No Brunon naprawdę jest cudowny, materiał na męża. Zagalopowaliśmy się w tej relacji i trzeba zwolnić. Ale jak to zwolnić? Przecież coś już się wydarzyło.
Przespałam się z tobą. Myślisz, że robię to z pierwszym lepszym gościem? W sumie teraz to już nie wiem, skoro zrobiłaś to z Brunonem. Słuchaj, to jest twoja sprawa, z kim ty sypiasz. Ja ci tylko mówię o tym, że nie powinnaś poświęcać kilkuletniego związku dla jakiegoś przelotnego romansu. Ja nie wierzę w to, co słyszę teraz. Wow, i teraz to mówisz po tym, jak się już z tą przespała? Niesamowity gość, naprawdę. Dagmara, musisz szanować siebie i swojego chłopaka. Inaczej zatrujesz się od środka negatywną energią. Zapomniałaś, czego cię uczyłem? Dobra, wiesz co, skończ już pieprzyć lepiej. Co za wyrachowany palant. Damian jest jaki jest, ale nigdy nie potraktował mnie jak skończonej kretynki. Mam ochotę zapaść się pod ziemię ze wstydu. I słusznie, rozumiem, że na początku dała się wrobić w tą gadkę o energii, ale teraz, gdy już wie, że to jest ściema pod publiczkę, no to sama jest sobie winna. Dagmara zadzwoniła po swoją najlepszą przyjaciółkę, żeby wyżalić jej się z powodu Brunona. Ta jej przyjaciółka też jest udana, najbardziej właśnie ona i Brunon mnie denerwują. Ja myślałam, że on mnie traktuje z szacunkiem, nie wiem. Szczerze, to on chyba nigdy nie zerwał z tą Monią. Jeszcze dzisiaj wrzucali wspólną relację. Pewnie tak ci tylko powiedział, no żeby wiesz. Wiem, żeby mnie przelecieć. Wszyscy faceci są gówno warci. I przepraszam bardzo, ale to ty się całowałaś z Brunonem, jak jeszcze byłaś w związku z Damianem, w sensie przed tą przerwą. Więc kto tu jest bardziej obskurny, ty czy Damian? No ale jeśli chodzi o Brunona, to faktycznie on jest warty tyle co kał. I nie chodzi o krowę oczywiście. A propos gówno wartych facetów, widziałam dzisiaj Damiana. Z Oliwią. Pewnie szli znowu na te swoje medytacje. Szli za rękę? Wciskiwali się? No właśnie nie. To jeszcze o niczym nie świadczy. Na pewno ze sobą kręcą. Wiesz co? A może pójdziemy i sprawdzimy to teraz. Ale co masz na myśli? No, mam na myśli to, że ja zaraz do niego pójdę i ja go zapytam, czy on chce być z nią, czy ze mną. Chyba nie jest najlepszy pomysł. Jesteś trochę podpita. Wiesz co? Jak tobie się coś nie podoba, to nie musisz ze mną iść. Jeszcze żaden z jej pomysłów nie był dobry. I najlepsze jest to, że Damian odkrył praktycznie każde jej kłamstwo, więc tak średnio idzie to detektywowanie. A ty sprawdzałaś w ogóle, co to jest to za grupa medytacyjna? Nie, nie sprawdzałam. Ja bym nie chciała tu spotkać jakichś świrów. Jak to nie sprawdzała? Przecież wchodziła na ich stronę. A jeśli faktycznie nie sprawdziła, co chodzi z tą grupą medytacyjną, to głupie. No w sensie, skoro go tam wyśledziła, to czemu tego nie sprawdziła? Słaby z niej detektyw. Kolejne potwierdzenie tego. Ty, a myślisz, że przyznałby się, gdyby chodziło o coś grubszego? Nie wiem. O, przepraszam bardzo. Tak, dzień dobry. Słucham. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana, bo tu jest wypisana organizacja Moc Matki Ziemi. Wie pan może, co to za ludzie? Ci. Ja bym się do tego towarzystwa nie mieszał. A dlaczego? Są niebezpieczni? Na szczęście już ich tu nie ma. Pół roku temu wynajmowali lokal, ale razem z sąsiadami przepędziliśmy ich stąd. Poszła skarga do spółdzielni i cześć. Może oni faktycznie jakieś tam rytuały odprawiali do Inosa czy Adanosa i są jakimś tajnym kręgiem magów ognia. Wszyscy ich uznają za szaleńców, a oni tam serio ciskają kulami ognia, smażą kotlety, w sensie ogniem z rąk, nie? To jakaś grupa oszołomów. Klatka schodowa cała śmierdziała kadzidełkami, a te ich mruczenie po ścianach rozchodziło się od piwnicy aż po strych. No, żyć nie było można. W sumie nadal brzmi jak medytacja, no bo wiecie, kadzidełka i ten dźwięk, no to tak, brzmi jak medytacja. Więc może jednak nie praktykują magii, a szkoda. Chyba, że to tylko taka przykrywka, tak naprawdę... Grzesiu, możesz tu zedytować, jak ciskam kulę ognia? No problemo. Dziękuję. Jeśli to możliwe, zawsze chciałem to zrobić, cisnąć kulę ognia. Tabliczka po nich została, bo ciocia się nie można doprosić, żeby ją zmienić. Coś jeszcze chcecie? Nie, dziękujemy. To już wszystko. Cześć, dziękuję, do widzenia. O, tak jak mówiłem, jutro w prasie okaże się artykuł na ten temat. Później składam zawiadomienie do prokuratury, a wam dziękuję za odwagę. To ja dziękuję. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Damian? Czy to jest ta twoja grupa medytacyjna? Damn, a może on właśnie z tymi innymi zbierał dowody na pajaca Brunona, co? A ona w tym czasie się z Brunonem przespała, no nie wytrzymam. Chyba już dłużej nie musisz tego ukrywać. Ale czego ukrywać? Ta cała medytacja to była jedna wielka ściema. Cały ten czas spotykaliśmy się z Robertem. Jest dziennikarzem śledczym. Robert Walicki, miło mi. Dzień dobry, ja przepraszam bardzo, ale o co tu tak właściwie chodzi? Nie chcę o tym tutaj gadać. Chodźmy do domu i wszystko ci wytłumaczę. Myślisz, że ona też wytłumaczy Damianowi, jak przespała się z Brunonem podczas przerwy i przed przerwą się z nim całowała? Z pewnością na pewno jej to powie, no bo wiadomo, mężczyźni kłamią i są okropni, ale ona jest super i szczera, więc na pewno mu to powie, no. Z całą drogę do domu Dagmara widziała, że Damian jest bardzo zestresowany. 24-latka boi się tego, co ma właśnie usłyszeć. Ja się bardziej boję, że ona mu nie powie, co się wydarzyło pomiędzy nią a Brunonem i będą dalej razem. Damian, możesz wreszcie powiedzieć, o co tutaj chodzi?
wkurzałem się na twoją fascynację Brunonem, bo sam kiedyś też byłem nim zafascynowany. Przecież my już to wiedzieliśmy, on mówił, że tam był i nie był zadowolony. Wiesz, że kilka lat temu pojechałem na tego warsztat na Mazurach? Możesz wreszcie przejść do rzeczy? On wprowadza na nich taki fajny, luźny klimat. Wieczorami zaprasza ludzi na imprezy, a to wszystko są pozory. Po jednej z takich imprez Brunon nie wykorzystał. Co takiego? O kurwa, dobra, tego się akurat nie spodziewałem. Z wszystkich potencjalnych plot twistów ten jest najbardziej pokręcony i okrutny. I czajcie, przypominam, że ona się przespała z tym Brunonem. Naprawdę, ja zaraz wyjdę oknem chyba, albo z siebie, ale oknem też mogę, bo na parterze jestem. Byłem kompletnie pijany, prawie w ogóle nie kontaktowałem. Dodatkowo chyba jeszcze coś braliśmy, żeby otworzyć czakrę. Pamiętam wszystko jak przez mgłę. To Brunon, on jest bi? Tylko to cię zszokowało w tym wszystkim. I ja tylko przypominam, jak ona propsowała Brunona, że jest taki super, że taki kozak lepszy od Damiana. Naprawdę, im dalej w tym odcinku, tym bardziej nienawidzę. No chociaż, no oczywiście Brunona też. W sensie Brunona jeszcze bardziej nienawidzę, ale to już jest taki level maximum, a jej tak właśnie tu nienawidzę. Jego ofiarami są kobiety i mężczyźni. Jednych zgwałcił, innych molestował. Niestety nie wszystkich udało nam się nakłonić do rozmowy. Ale Olivia i te dwie dziewczyny, które widziałaś, one też zostały przez niego skrzywdzone. Damian, ja... Czemu nic mi nie powiedziałeś? Nie mogłem sobie z tym poradzić. Chodziłem na terapię, ale nic nie dało. Zanim cię poznałem, chciałem się nawet zabić. A, no dobra, teraz tylko czekajmy, aż może ona wreszcie mu powie prawdę, bo już ona i jej przyjaciółka i Brunon mnie tak wkurzyli w tym odcinku, zepsuli mi dzień. Brunon na stos, spalić go, a ona niech sobie szuka kolejnego super chłopaka jak Brunon, a mam nadzieję, że nie będzie z Damianem. Później wyszedłem jakoś na prostą i to wszystko głównie dzięki tobie, tylko że to cały czas we mnie siedziało, no a twoja... Fascynacja Brunonem w social mediach w ogóle mi nie pomagała. Damian, ja... Gdybyś ty mi tylko powiedział, ja bym nie... Ty byś nie co? Nie przespała się z Brunonem? No trudno, teraz już za późno, idź, przepadnij. Ty byłaś z Brunonem przez cały czas w kontakcie. Gdybym cokolwiek ci powiedział, przez przypadek mogłabyś się mu wygadać. To prawda, była nim tak zajarana, że musiała się ukrywać, żeby z nim porozmawiać. I jak oni nadal będą razem, to ja się chyba, nie wiem, zdematerializuję. Po prostu zobaczyć, jak tu się rozpływam w kawałki, jak w tym, jak Thanos zrobił pop i wszyscy tak... Znaczy nie wszyscy, tylko pół ludzkości tak sobie pop. A nam zależało, żeby do samego końca nie wiedział, jak... Mocne mamy na niego dowody. Od razu jakoś milczę, jak o tym wszystkim powiedziałem. Poczekaj tylko, aż usłyszysz o przygodach swojej kobiety z Brunonem. Wtedy to już w ogóle ci podwójnie kamień z serca spadnie. W ogóle serce ci do żołądka spadnie. Przecież parę dni temu ja się przespałam z Brunonem. Czuję obrzydzenie do samej siebie. Nie wiem, czy kiedykolwiek powiem o tym Damianowi. No jak masz zamiar z nim być dalej, no to chyba by wypadało, nie? Przypominam, jak się wkurzała o tym, że Damian jej o medytacjach nie powiedział. Wiecie, że ją okłamuje, a ona mu nie mówi o tym, że go zdradziła. Artykuł opisujący przypadki wykorzystywania seksualnego popełnione przez Brunona Colmana od razu po ukazaniu się w internecie wywołał spore poruszenie. Hej. Napisał jakieś głupoty, że to zorganizowana akcja jego konkurencji. No i ogólnie nikt mu nie wierzy. Jest totalny hejt na niego. A czego innego by się można było po nim spodziewać? Spoko, minie rok, każdy o tym... Nie, w sumie mniej. 2 tygodnie, każdy o tym zapomni. Znajdą się jakieś nowe firmy, które go zasponsorują. Także internet. Może zrobi jakąś akcję ocieplającą wizerunek. Nie wiem, przekaże tysiaka na pieski i potem powie, że... No tak, może i okradałem na wiele, wiele dziesiątek tysięcy fanów, ale... Kupiłem karmę dla psiaków, więc się zeruję tak jakby, nie? No tak patrzę, że tutaj imiona są pozamieniane, ale ludzi i tak korci, żeby poznać, kim były ofiary. Hej, ode mnie nikt się nie dowie, że chodzi o Damiana. Słowo honoru. Dzięki. Upewniłam się, że nie powinnam mówić prawdy Damianowi o tym, że przespałam się z Brunonem. To byłoby egoistyczne. Co? Nie, no właśnie... To, że mu tego nie mówisz, to jest egoistyczne, bo się nie chcesz zmierzyć z konsekwencjami. A związek się powinien chyba na zaufaniu opierać, a jak on ma ci zaufać, kiedy ty okłamujesz go cały czas? I im dłużej to ukrywa, tym bardziej powinno go to wkurzyć, przynajmniej mnie by wkurzyło, gdybym się o tym dowiedział, więc no nie znoszę jej po prostu. To jest morał mojej wypowiedzi. Jak na razie sąd zawiesił mu prawo do wykonywania zawodu i za każdy gwałt może dostać do 12 lat pozbawienia wolności, a za każde molestowanie do 8. Nawet takie, które... są sprzed kilku lat? Oby, bo powinien spędzić w pierdlu resztę życia. Ciekawe, czy Stan on też będzie pokazywał, wiecie, będzie wstawiał posty na Instagrama o tym, jak zachować świetną energię wewnętrzną w więzieniu. Może nawet sprzeda kurs kolegom z celi za paczkę fajek. Daga! Widziałeś?
spotkałaś? Możemy porozmawiać? Nie, z policją sobie rozmawiaj, a nie z Dagą, pajacu. Co on niby teraz może potencjalnie osiągnąć poprzez rozmowę z nią? To nie jest tak. Ja nie jestem jakimś potworem. Miewaliśmy różne imprezy i wszyscy byli pod wpływem alkoholu i nie tylko, ale przesadzają w tych relacjach, wiesz? Daga, nie warto, zostaw go. Nie wywiniesz się z tego, no rozumiesz to? Nie warto. Następny kanał, który otworzysz, to będą rozmowy z kolegami spod celi. Ciekawe, co na to twoi fani. To samo mówiłem mniej więcej, ale w sumie taki więzienny content mógłby być ciekawy. Na 100% znajdzie się ktoś, kto to obejrzy, tylko nie wiem, czy to można by tak robić, żeby robić content z więzienia. Pamiętaj o nich, Brunon. Oni są najważniejsi. Najważniejsze jest to, że ukrywasz przed swoim chłopakiem to, że go zdradziłaś z typem, który go wykorzystał seksualnie. To jest tak posrane. Nie, naprawdę. I bardzo mnie nie satysfakcjonuje koniec tego odcinka. Bo prawda nie wyszła na jaw. Naprawdę, ja się domagam innego zakończenia. Wiecie co? Ja teraz sam zrobię inne zakończenie. Daga jest w kapturze jak coś. Ej, Damian, wiesz co? Pamiętasz tego Brunona, co wykorzystał cię? Pierw cię naćpał, a potem wykorzystał seksualnie. Ten taki spokoziomek. To ja się z nim przespałam, tak? Ale z własnej woli jak coś. No, on był dużo lepszym człowiekiem od ciebie, naprawdę. To był Damian oczywiście, jak coś. Eluwina, bym nie powiedział Eluwina, to by nie było ojca, dziadki, matka, syna, coś.